Gdyby Natalia Sadowska wykorzystała wszystkie szanse, które pokażę wam w tym filmie, to dzisiaj byłaby co najmniej wicemistrzynią świata. Ale jak to śpiewał Kazik, któremu życzymy szybkiego powrotu do zdrowia, gdyby to najczęstsze słowo polskie? Przedwczoraj na Karaibach w Curacao zakończyły się Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Świata Kobiet 2023, a w nich wielkie zwycięstwo jednej reprezentacji. Kogo? To, tak samo jak komentarz do tego, jak poszło Polkom i dlaczego im poszło tak, a nie inaczej, znajdziecie po analizach, więc już teraz zapraszam Was do obejrzenia materiału z niewykorzystanych szans Natalii Sadowskiej w tym turnieju, no i oglądania tego filmu do końca. Niewykorzystane szanse Natalii Sadowskiej zaczęły pojawiać się już w drugiej rundzie turnieju, kiedy jej przeciwniczką była rodaczka. Katarzyna Stańczuk. W pewnym momencie partii doszło do takiej pozycji, gdzie 5 pionów Natalii gra przeciwko pięciu pionom Kasi. Natomiast Natalia no, jest zdecydowaną faworytką z uwagi na to, że jej pion najbardziej wystający stoi tylko dwa rzędy od pól przemiany damkowej. Natomiast Natalia zagrywa ruch 13-19. Ruch, który potem okazuje się remisowym. Nie będę wchodził w szczegóły, ale Należało natychmiast próbować przedostać się do damki, żeby tę partię wygrać, dlatego tak wielkie znaczenie mają tempa i to kto pierwszy dojdzie do damki we Warcabach. Plan przerywu może być jeden z dwóch. Zwykle w takiej pozycji albo się wymienia 27-32, i to najprawdopodobniej też prowadziło do zwycięstwa. Natomiast chyba szybszym i bardziej efektywnym sposobem wygranej było poświęcenie 37 na 42 i stworzenie swego rodzaju bramki na skrajach warcabnicy z tych białych pionów 47-36. Bramki, przez którą następnie Natalia przedostałaby się właśnie do damki na polu. 46. Co dalej mogłoby zaistnieć? No, niezależnie od tego, co by Kasia zagrała szybko, ta partia skończyłaby się zwycięstwem Natalii. Czy było to trudne? Myślę, że nie. Idziemy do rundy piątej, w której przeciwniczką Natalii była Petra Duskowa-Czeszka. Ranking 2033 międzynarodowy, więc ponad 200 punktów mniej niż Natalia. Wiadomo, kto jest faworytem. Te partię nawet analizowaliśmy na żywo na kanale Warcaby. Natalia w tej partii już chwilę wcześniej mogła wybrać zdecydowanie lepszy plan pozwalający wygrać tę partię, natomiast popełniła błąd, doprowadziła do pozycji remisowej. Ale w takim ustawieniu, gdzie dwie damki ma biały, jedną czarny i zmierza powoli na Drugą damkę, no można popełnić błąd, a nawet wiele błędów. Petra teraz powinna, będąca na ruchu czarnymi, po prostu zmierzać do damki na pole 46. Tymczasem chciała zrobić trochę więcej miejsca dla tego pionka 37 najprawdopodobniej. Dać mu większy wybór możliwości pójścia na damkę, na 47, i dlatego najpierw zaatakowała 47 na 36, chcąc wymusić jakąś reakcję na Natalii. Ten ruch okazał się taktycznie przegrywający, i teraz białe stoją przed szansą naprawdę ładnej, pięknej, wygranej z wykorzystaniem zasad gry. Najważniejszą, że bicie jest obowiązkowe, i drugą, że trzeba bić większość. Natalia mogła teraz podsunąć niewidocznie damkę na pole 27. Teraz Petra nie może pobić dwóch bierek przeciwniczki, dlatego że bardzo niewidoczne jest bicie trzech damki i dwóch pionów, i to jest jedyny poprawny ruch w tej pozycji. Potem. Damka czarna zostaje sprowadzona na tą samą przekątną, na której stoi już damka druga Natali. Wystarczy oddać 18-13 i zgarnąć damkę i piona. I to, moi drodzy, jest kontynuacją wygrywającą, dlatego że gdyby Petra próbowała szybko do damki biec, to damka Natali odcina te dwa piony na pierwszej linii dwójnika, bardzo ważna idea. I nawet gdyby próbować tę damkę stąd zrzucić, to jeszcze... Ta damka zdąży wrócić na drugą linię dwójnika i odciąć drogę pionkowi przeciwniczki. Pamiętajcie, żeby czasami w takim ustawieniu nie zagrać tutaj na skrajne pole 50, dlatego że na tempie czarne dojdą na 45, ta damka musi uciec, no i zwolni pole. Do przemiany damkowej. Partia skończy się remisem. Dlatego ważnym jest, żeby teraz poczekać na dowolne inne pole, i dopiero kiedy pionek przeciwnika dojdzie na 45, odciąć mu drogę na 50. Przeciwnik nie ma ruchu, więc przegrywa partię. Czy to było piękne? Tak. Czy to było trudne? Wydaje mi się, że trochę tak. Szczególnie, że to była końcówka i czasu nie było dużo, ale zdecydowanie była to wygrana w zasięgu Natalii. Wydaje mi się, że zdecydowanie największe pretensje do siebie Natalia mogła mieć po rundzie siódmej, kiedy jej przeciwniczką była Holenderka Heike Verheu. Heike ma całkiem wysoki ranking, międzynarodowy 278, a w tej pozycji stała ciut gorzej niż Natalia. To jest taka pozycja zbliżona do klasyki, kiedy często szukając jakichś dodatkowych temp, miejsca do robienia ruchów, decydujemy się na takie wyjście, które się nazywa wyjściem gestema 23-29, żeby potem na to pole móc dostawiać kolejne piony. No i zdecydowanie, zdecydowanie po wyjściu, które jest oczywiście wyjściem błędnym. Czarnych, Natalia miała najprostszą drogę do zwycięstwa. Czarne zaatakowały, znamy ich kolejny ruch, i wydawać by się mogło, że to daje nam przyczynek do szukania kombinacji, ale w tym wypadku, i był to ruch numer 37, więc jeszcze kilka posunięć do kontroli czasu było, bo ta dopiero po 45 ruchach Natalia mogła. Dosyć chytrze, dosyć ukrycie zagrać 27-22 dając swojej przeciwniczce dwie możliwości podwójnego bicia. Pierwszą jest bicie 27 na, 29 na 27, po którym oczywiście lądujemy szybko na damce, jeszcze dodatkowo atakując piona. Wygrywamy partię. Drugą opcją jest pobicie z 18 na 38, takie wpuszczenie przeciwnika między swoje kamienie, dzięki czemu ruch wraca do Natali. No i teraz można zrobić piękny użytek z tych dziur. W środku pozycji czarnych. Wystarczy oddać 35-30, zgarnąć trzy piony do damki. No i oczywiście ten mógłby próbować się do damki, przedostawać, ale szybko zostaje sprowadzony na ziemię taką nawet ładną kontrkombinacją. Oddaniem jednego, dwóch i trzaśnięcie jeszcze trzech na pole do damki. Partia byłaby zakończona, więc to zdecydowanie z tych niewykorzystanych szans, Natali było do znalezienia najprostsze. Ostatni przykład, który sobie przytoczymy w tym filmie pochodzi z 12 z 15 rozgrywanych rund Mistrza Świata Kobiet 2023, czyli już praktycznie z finałowej fazy. Co więcej, Natalia się mierzyła z przeciwniczką, no, która była jedną z faworytek jeszcze wówczas do zwycięstwa w tym turnieju, czyli czterokrotną mistrzynią świata Darią Tkaczenko. No i Natalia będąc w niedoczasie, przed kontrolą czasu miała... Dosyć duży, jak się okazało później, problem z wyborem właściwego planu gry. I w tej pozycji, zamiast jakiegoś spokojnego, bezpiecznego, np. 44-40 prowadzącego do remisu, zagrała 34-29. No i okazuje się, że tak jak w poprzednich przykładach skupialiśmy się na szansach na zwycięstwo, tak tutaj Natalia nie skorzystała z wykorzystania szansy, żeby tej partii nie przegrać, czyli zdobyć jeden punkt po remisie. Daria zagrywa 15-20, no i analizowałem te partie na żywo. Już w tym momencie byłem pełen obaw, że Natalia, zamiast wybrać 32-28, które jeszcze po gorszej pozycji, ale daje nadzieję remisowe, wybierze plan 31-26, bo nie zauważy kombinacji ze strony czarnych. I na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że właśnie po 13-19 i groźbie czarnych. Z atakiem na 23 wybrania białych pionów mogą białe spokojnie przyjść 32-28 ustawiając kolumnę, no i grożąc na różne sposoby jakimiś rozwiązaniami taktycznymi jeszcze walczyć o zwycięstwo i to pewnie w głowie Natali było, natomiast zupełnie jej umknęła. Nietrudna kombinacja Darii. Darii 45 ruchu, ruchem było 30-34, czyli właściwe posunięcie. Oczywiście Natalia nie może być do przodu, dlatego że od razu Daria by zrobiła objazd wokół jej niemalże wszystkich pionów, a po biciu do tyłu czekało takie proste uderzenie wykorzystujące ideę uderzenia mostek, gdzie Daria ląduje jedno pole obok damki. No i ta pozycja stała się już krytyczną. Po prostu przegraną. Jeszcze bardzo ładną ideę chwilę później znalazła Daria Tkaczenko w tej kontynuacji, kiedy w tej pozycji Natalia zagrała 18 na 13, a Daria 16-21. Blokuje białego piona, nie ma jak go oddać i nie ma ob obrony przed wykorzystaniem takiej chytrej pułapki 17-22. Białe mm, zgarniają dwa piony, ale tracą tego, który jest najbliżej damki. I tak właśnie w partii się stało. Wydaje mi się, że ta pozycja kluczowa była zdecydowanie pozycją, którą Natalia powinna liczyć bardzo dokładnie precyzyjnie ze znalezieniem tych wszystkich pułapek bez żadnych większych problemów. Więc nie jest dla mnie do końca zrozumiałe, dlaczego w taki sposób Natalia tę partię przegrała. Potem jeszcze, oczywiście, turniej ułożył się tak, że. Miała iluzoryczne, matematyczne szanse na medal, gdyby pokonała w ostatniej rundzie Wiktorię Motryczko. To się jednak nie wydarzyło. Spróbujmy podsumować, powiedzieć sobie dlaczego żadna z polek nie zdobyła medalu, dlaczego Natalia nie wykorzystała tych szans. No i powiedzmy sobie, kto ten turniej zwyciężył. Ostatecznie w turnieju zwyciężyła, zdobywając tytuł Mistrzyni Świata Kobiet, ukraińska arcymistrzyni Wiktoria Motryczko. I myślę, że powinno to wybrzmieć bardzo głośno. Ten tytuł jest w pełni, w pełni zasłużonym. Została 11 w historii Mistrzynią Świata. Wiktoria od dłuższego czasu już cały czas pokazywała wzrost swojego poziomu, co się przekładało też oczywiście na ranking. Przez jakiś czas obserwowaliśmy sytuację, gdzie na tych rankingach światowych się tak mijała z Natalią Sadowską na pierwszym, drugim miejscu, a teraz wyraźnie Natali odjechała, jest poza jej zasięgiem, biorąc pod uwagę nie tylko ranking, ale wydaje mi się, że również poziom gry. Wiktoria dobrze sobie radziła w turniejach kobiecych, ale również w turniejach open i myślę, że będziemy mogli jeszcze Wzrost jej poziomu zobaczyć, i myślę, że to będzie kobieta, która może dojechać do męskiego poziomu wyżej niż jakakolwiek dotychczas. Ale czy tak będzie, zobaczymy. Na pewno ogromne gratulacje za ten bardzo zasłużony tytuł. Drugie miejsce zajęła Daria Kaczenko, która no jeszcze do ostatniej rundy miała szansę, pokonując w Julię Makarenkową wyprzedzić Wiktorię, jeżeli Wiktoria by przegrała z Natalią. To też dawało te iluzoryczne, matematyczne szanse Natalii na zdobycie brązu, ale na tym trzecim stopniu podium ostatecznie stanęła Ukrainka Olena Korotka. No i tutaj niemały swój udział miała Marta Bańkowska, która w ostatniej rundzie grała z Lizą Holtens, która skończyła na czwartym miejscu. Marta miała bardzo fajną, silną pozycję, a w pewnym momencie wpadła na uderzenie Filipa i zdawać się mogło, że Liza ma wygraną pozycję i będzie brązową medalistką ta młoda, 18 osiemnastoletnia Holenderka, ale Marta jakoś ten remis uratowała, a może to była pozycja remisowa, szczerze mówiąc jeszcze nie analizowałem. I to Ukrainka Olena Korotka skończyła na trzecim miejscu. Dlaczego Natalia tak wypuszczała te szanse? Dlaczego Natalia zagrała na piąte miejsce na świecie? Czy to jest miejsce ją satysfakcjonujące? No, jestem przekonany, że nie. Przed turniejem każda z naszych Polek deklarowała, że jedzie tylko po złoto. I wydawać się mogło, że szanse medalowe są niemalże stuprocentowe, a są również duże na to, żeby któraś z naszych dziewczyn skończyła ze złotym medalem, co jak wiemy, niestety się nie wydarzyło. No, moim zdaniem, obserwujemy w grze Natalii regres. I powiem szczerze, że to jest regres, który mam wrażenie już się dzieje od roku, dwóch. Widać to chociażby po jej rankingu. Ona dobijała do tych poziomów 2,270, który teraz obecnie ma Wiktoria. Ścigała się z Karolem Cichockim o miejsce numer jeden Polaka na liście rankingowej, ale od jakiegoś czasu wyraźnie traci. Brak moim zdaniem jakiegoś takiego polotu, agresji w grze Natali. Te partie są zachowawcze i ona bardzo dużo remisuje. Gra dokładnie, precyzyjnie, ale też nie podejmuje tego ryzyka. Brak mi tutaj takiej szaleńczej nuty w jej grze, i to się nie przekłada na zwycięstwa, które koniec końców. No, decydują o tym, jak wysoko w tabeli jesteśmy. Niewykorzystane szanse, ewidentne błędy, niedociągnięcia obliczeniowe i to sami widzieliście całkiem takie proste. Czy to było zmęczenie tym turniejem? No, większość tych wpadek jednak wydarzyła się w pierwszej połowie, więc wydaje mi się, że nie. Może duże nadzieje organizacyjne, które też trochę tonowały nastroje zawodników, z czego z Natalią rozmawiałem, miały wpływ na performance? Nie wiem, być może. Na pewno tych składowych, słabego wyniku było bardzo dużo, natomiast to nas prowadzi do, do smutnej, myślę, konkluzji, że, że ten regres w grze Natali widać. Może jakieś wypalenie, może coś się dzieje w głowie, o czym. Wszyscy nie wiemy, może potrzeba jakiejś przerwy, żeby wrócić grając silniej. Natomiast Natalia wystąpi już za około miesiąc w Chinach w turnieju i Open Pucharu Świata, dziewięciogwiazdkowym turnieju, w, którym, w trakcie którego też będą rozgrywane Mistrzostwa Świata w grze błyskawicznej. Mam nadzieję, że będziemy mogli je śledzić na żywo, do czego już teraz Was serdecznie zapraszam. Nie będę analizował i roztrząsał oczywiście gry Marty i Kasi, Myślę, że Marta też niezadowolona, biorąc pod uwagę jej ambicje z tego siódmego na 16 zawodniczek miejsca w Mistrzostwach Świata Kobiet. Kasia za to, jak tak zerkałem na jej partię, gra naprawdę fajnie, solidnie i to raczej ona była z pozycji siły, więc ten wynik punktowy nie jest adekwatny do możliwości, które ta dziewczyna miała przed sobą. Może przyjdzie czas na to, żeby z nimi porozmawiać bezpośrednio, zapytać się o to, jak to skomentują. Raczej dla nas jest to turniej do zapomnienia. Czekamy na kolejne Mistrzostwa Świata i na kolejną Polską Mistrzynię Świata. Natomiast w kategorii Open i kolejny raz w pełni zasłużenie. Mistrzem Świata 2023. Po raz pierwszy w swojej karierze został Ukrainiec, ukraiński arcymistrz Juri Anikiew. Bardzo miły dla nas akcent, dlatego że Juri jest członkiem sztabu, który szkoli polskich seniorów, więc wiadomo, że. Ci, których wybieramy do naszego szkolenia, są najlepsi na świecie, dosłownie. Wielki sukces ukraińskiej drużyny, zwłaszcza w tych ciągle trudnych czasach i wojnie w Ukrainie, to kiedy w turnieju najważniejszym z ostatnich dwóch lat, gdzie oczywiście Rosjanie i Białorusini nie są dopuszczani do gry, ale Ukraina zwycięża. Podwójnie, wśród kobiet i w turnieju Open jest przeogromnym sukcesem, za które należą się wielkie, wielkie, przeogromne gratulacje. Sukces Jurija był tym bardziej szczególny, dlatego że naprzeciwko niemu stanęła ogromna drużyna potężnie grających holendrów, których w tym turnieju było aż Dziewięciu. No, i właśnie zwycięstwo z jednym z nich w ostatniej fazie z Martinem Dolfingiem pozwoliło mu utrzymać prowadzenie w turnieju i koniec końców zwycięstwo. Więc wielkie, wielkie osiągnięcie Juria Anikiejewa. Dzisiaj o 18.00 widzimy się na żywo na kanale Checkers Online TV i będę przez aplikację Warcaby produkcji CC Games grał w największej na świecie arenie warcabowej. Ponad 6000 graczy. Więc wbijajcie i grajmy razem. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego filmu do końca. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę pod filmem i subskrybowaniu kanału Warcaby i widzimy się w kolejnym materiale. Tymczasem miłej wyborczej niedzieli. Do zobaczenia. Hej!